Cześć, witajcie w 14 odcinku Progress Bar. Jak zwykle mamy problem z wybraniem, kto rozpocznie. Mirku, widzę, że tu już masz kilka pełny, to ja pozwolę sobie napełnić w międzyczasie. Witamy was serdecznie. Z racji, że dzisiaj mamy wspaniałego gościa, który nie spożywa alkoholu, tak przynajmniej twierdzi, więc my z Maćkiem skorzystamy z okazji i wypijemy za niego. Jest z nami Piotr Jabłoński. Witam wszystkich serdecznie. Z jakiej firmy? Z jakiej firmy? Jeszcze cały czas Cisco Systems. I jeszcze? To brzmiało to tak właśnie, jakbyś miał zamiar zmieniać. No, kiedyś na pewno do śmierci. Czemu? Dla wielu jest to marzeniem pracować w takiej wyrafinowanej, zagranicznej korporacji, wiesz, jak Cisco, nie? Ja powiem ci, ja bym życie oddał, no. Oddałbym życie, żeby mnie tylko chcieli, ale mnie nie chcą. No, pytanie, czy byś jak już był, to byś chciał do śmierci? Wiesz, są goście w Foxcomie, nie? Jak firma, wiesz, nie daj Boże, będzie chciała ich zwolnić, to wszyscy popełniają masowe samobójstwa, nie? Że tu jest tak samo, wiesz, nie da się zwolnić za życia. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach można pracować w kilku miejscach. No, to prawda. No, to prawda. Pewnie ciężko w Juniperze i w Alcatelu jednocześnie. Ale Piotrek potrafi, bo nie wiem, czy wszyscy znacie Piotrka. Piotrek jest jednym chyba z najlepszych, przynajmniej w mojej opinii, inżynierem, architektem sieciowym. Czy tylko sieciowym? Chyba bardziej sieciowym niż innym. I wszyscy go uwielbiają, kochają, bo jest po prostu, no, jest najlepszy i tyle. Zdrygam się na takie epitety, ale dziękuję. W każdym razie każdy ma coś do wniesienia. Z kim bym nie rozmawiał, to każdy ma coś do wniesienia. Ciekawego można od niego usłyszeć. Teraz zwłaszcza jak prowadzimy bootcampy projektowe, to tam od każdej osoby można się też nauczyć wielu rzeczy. Nie wartościowałbym aż w ten sposób. No to dzisiaj porozmawiamy właśnie o takiej jednej z tych rzeczy, bo nie wszyscy wiecie, ale Piotrek Jabłoński jest jednym z pasjonatów IP wersji 6 i ostatnio nawet zrobił bardzo ciekawy eksperyment. Pytał kogokolwiek, czy ktokolwiek coś wie na ten temat? Nie, poszedł o krok dalej, ale właśnie Piotrze, powiesz o eksperymencie? Tak, eksperyment był na kanwie tego, co sobie rozmawialiśmy, jak tutaj wypromować IPv6. I skłoniłem się ku temu, aby IPv6 ruszyć tak jak, znaczy wyjść do mas mediów, do populacji masowej poprzez kampanię społeczną albo po prostu. Kampania społeczna IPv6, na 1% podatku można oddać, jesteś już zarejestrowany, wiesz. Można nawet oddać swoją krew na rzecz IPv6. Krwinki wraz z IPv6 lepiej przechodzą przez żyły, lepiej się transferują i zapewniają lepsze dostarczanie wszelkich komponentów typu tlen i tak dalej. Natomiast ta kampania, której myśleliśmy dotarcie z IPv6 do społeczeństwa, wypromowanie go poprzez inny produkt, na przykład samochody, albo poprzez medykamenty, albo poprzez kosmetyki. Więc stworzyłem taką reklamę na AdWordsach Google, kosmetyku, kremu do twarzy z IPv6. Pewne takie keywordy zostały użyte, które są specyficzne dla IPv6. Zaszyłem w tym produkcie FACE, czyli FACE. Wszystkie cztery znaki są adresami, ważnymi znakami w adresie IPv6, więc to był dodatkowy czynnik, który jakby powoduje, że krem jest właśnie lepszy, daje lepsze efekty, bardziej smukłą twarz, gładką, odmładzający krem. Taką reklamę wrzuciłem do Google AdWordsów i się okazało, że było kilkadziesiąt wyświetleń, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń w ciągu jednej doby tej reklamy w internecie i było nawet 22 kliknięcia, co daje bardzo mizerne ratio kliknięć do wyświetleń. Dlatego, że marka jest mało znana, słuchaj. Ale tak, może marka jeszcze mało znana, nie mierzyłem się na pewno z, nie ma co się mierzyć tutaj z potentatami kosmetycznymi, natomiast
Natomiast sam byłem nawet miło zaskoczony, że ktoś tą reklamę kliknął, oglądał. Piotrze, ale nie powiedziałeś jednej rzeczy bardzo istotnej, że osoby klikały na reklamę chodząc ze słowa kluczowego związanego z kremem albo z twarzą, a nie z IPv6. Tak, tak, dokładnie. Kliknięcie czy jakby wyświetlanie reklam pochodzi z wielu różnych keywordów. Określa się, jakie keywordy powodują wyświetlenie tej reklamy. I też wśród keywordów były określenia jak właśnie krem do twarzy, tylko wszystko po angielsku, prawda? Krem wymładzający i nie było ani jednego kliknięcia odnośnie IPv6, same kliknięcia były, czy wyświetlenia odnośnie... No i powiedz mi dlaczego. Dlaczego nie było kliknięcia... Jaki z tego wniosek? Wniosek jest z tego taki, że ludzie szukają recepty na młodość, na przykład, tak, odnośnie kremów, szukają recepty na to, żeby pięknie wyglądać. I każdy nowy produkt, każdy nowy ingredient, jak IPv6, powoduje, że rośnie w nich nadzieja, że można to uzyskać. Weźmy sobie taki termin LTE, też bardzo masowo się pojawiło na ulicach, na reklamach LTE. Przecież dla dużej ilości osób, pewnie 99,9, nie jest w ogóle wiadomo, co to te LTE znaczy. Ale od razu do LTE przypięto szybkość, wydajność, nowoczesność i ludzie jakby wygenerowano nową potrzebę. Tak samo można zrobić z IPv6. A myślisz, że jest szansa, że faktycznie się tak wydarzy, że poza paroma firmami, bo już może nie będę tego nazywał szaleńcami, nie, bo już jako jakieś firmy w to wchodzą, jest szansa na to, że IPv6 w ogóle będzie rozpoznawalne. Ja już nie mówię, wiesz, o tak jak, nie wiem, Q10, nie, czy coś takiego, tylko no, bardziej jako technologia, nawet u nas w naszym świecie informatycznym. No, wszyscy dalej na to trochę patrzą tak, stary, a często wychodzisz z piwnicy? Nie, to jest kolejne pytanie, jak ktoś powie, że używa IPv6. Nie? Tak, to jest bardzo hermetyczny jednak termin, wśród sieciowców oczywiście w pełni znany, natomiast już dalej coraz mniej, coraz gorzej z tym jest. Więc zdecydowanie tak. No, znaczy, odpowiadając na pytanie, nie sądzę, żeby był rozpoznawany ten termin, jeżeli nie zrobi się takiej kampanii albo nie użyje ktoś tego terminu, żeby czymś zabłysnąć na reklamie, w sensie włożyć jakiś taki techniczny akronim, który spowoduje, że ludzie zaczną myśleć, ojej, nie znam tego, nie znam tego, czyli pewnie to jest coś zaawansowanego i warto to mieć. Znaczy, ale odejdźmy na chwilę od tematu komercyjnego, a wróćmy na chwileczkę do tego naszego kochanego świata IT, do tej naszej piwnicy. I powiedz mi właśnie, bo wiele razy o tym mówiłeś, że tak naprawdę dużych różnic między IPv4 a IPv6 nie ma, poza oczywiście długością i paroma elementami. Natomiast pytanie jest właśnie, dlaczego przez te... Długością i szerokością, jak w życiu. No jak w życiu. Maciek, to do ciebie było. Ja nie mam z tym problemu, chłopaki. Dlaczego? Każdy pije do tego, co go boli, słuchaj, Mirek. Zdrowie. Dlaczego IPv6 się nie przyjmuje, się nigdy nie przejmie? Nie przyjmie. Tak dosyć mocno powiedziałeś to. To są... Nie. Cofam po ostatnie. Pytam o to pierwsze. Czemu się nie przyjmuje w tej chwili? Czemu się nie przyjmuje? Przyjęcie trwa bardzo powoli. Ja bym powiedział, że nawet nabiera teraz rozpędu, więc... Czy po 20 latach może w końcu ktoś tam przeczyta jakąś książkę? Bardziej teraz niż wcześniej. Jak zobaczycie na statystyki, na przykład ruchu w centrum wymiany AMZIX, rok temu było 10 giga około IPv6, teraz już jest 20 parę. Jeżeli spojrzycie na przykład IPv6 adoption, ile użytkowników, jaki procent użytkowników w poszczególnych krajach jest czystymi użytkownikami IPv6, to ten procent też rośnie, na przykład w Belgii jest 30 parę procent. No ale dobrze, słuchaj, bo jestem właśnie na stronie 6lab.cisco.com i widzę faktycznie, Belgia jest 33%, w takiej Grecji jest 6%, a u nas jest, proszę ciebie, 0,5%. 0,5%, tak. Jesteśmy tak mało. Z tego, co pamiętam ze statystyk, nawet dzisiaj patrzyłem, to chyba jesteśmy na 25 czy 29 miejscu. Jest bardzo mało. Ta adopcja jest mizerna.
Ale to też wynika z tego, że to musi być przełożenie wajchy u największych operatorów. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład taki Verizon Wireless, który jest największym operatorem takim mobilnym i ma tam 70 chyba parę, 75 milionów użytkowników, to u nich ilość ruchu IPv6 przekroczyła 40%. 40% to już jest znaczący udział ruchu IPv6. To już nie jest szczątkowy operatorów. To już jest ponad 40%. W BT tam też 20% przekroczyło, więc, przepraszam, w Deutsche Telekom. Więc to nabiera rozpędu coraz bardziej. Można powiedzieć, że ktoś nawet zażartował, że to jest eksponencjalny wzrost, bo dla tej mizernych wartości w porównaniu do IPv4 wciąż jest to wzrost eksponencjalny. Ale dlaczego w Polsce? Dlatego, że ci najwięksi operatorzy muszą wajchę przełożyć. Czyli zaczynamy dawać adresy IPv6 klientom komórkowym albo klienci w naszej sieci, w jakiejś sieci kablowej dostają adresy IPv6 i to jest przełożenie wajchy. Jak ci najwięksi operatorzy nie przełożą tej wajchy, to będzie szczątkowe wciąż, no bo kto, jacy użytkownicy będą żądać treści IPv6? Akademiki? Nie ma tutaj wygenerowanej potrzeby wśród użytkowników, prawda? Te treści. Wiesz co, i chciałem tutaj ciebie zapytać, wrócić do tego LTE, nie? Bo powiedziałeś ważną rzecz, że LTE stało się seksownym słowem bliskoznacznym do szybkości i wydajności, super taniości i w ogóle wypas. Wszystko, co w słowie LTE się zawiera, można również powiedzieć o ambrozji, no nie? I teraz słuchaj, pytanie jest takie, a co może IPv6 dać dla... Już pomijmy operatorów, bo na nich podejrzewam, że może dużo dać. Natomiast jak to zbić z potrzebą rynkową? Co tam może być ciekawego dla takiego użytkownika, żeby on, no nie dało go się zrobić, no nie? Tak jak zrobiłeś, wiesz, tą reklamą, nie? Że to jest składnik kremu, nie? Równie dobrze te IPv6... To jest takie placebo, tak? Że, no. co jest wartościowego? Takie co jest wartościowego? Część osób, część środowisk wskazuje jako zaletę w IPv6 to dla na przykład użytkowników komórkowych, że na przykład nie potrzeba translacji. Translacja mimo wszystko wprowadza mini opóźnienie. Mini opóźnienie dla rzeczywistego, albo takiego użytkownika stacjonarnego nie robi problemu. Natomiast dla użytkowników mobilnych jest już ważnym czynnikiem opóźnienie, czyli jak w jakim czasie otrzymujemy treść, prawda? Ale mówisz o tym opóźnieniu takim, wiesz, bo pytanie, jaki duży to jest procent, nie? Bo patrząc na przykład na poruszanie się po Polsce, nie mówię już o ulubionym moim pociągu Pendolino, no nie, ale nawet z samochodem poruszając się w okolicach miasta, opóźnienia rosną do takich makabrycznych ilości, że myślę, że to chyba nie jest kwestią już NATA, to jest gdzieś troszkę bliżej BTS-u chyba i jakiegoś jego beznadziejnego rozłożenia położonego. Tak, jak stoimy z komórką w miejscu, to nie ma to znaczenia, ale jak się poruszamy, to już to później nie ma znaczenia. Więc taki argument jest podawany. Inny argument to, że IPv6 nie wymaga, przez to, że nie wymaga translacji, nie wymaga ciągłego podtrzymywania statusu Keep Alive z translatorem, i w związku z tym bateria mniej się zużywa. Znaczy się zużywa się tak samo, ale lepsze jest podtrzymanie, dłuższe jest podtrzymanie baterii w smartfonie. Chodzi o to, że on cały czas nie ma nowego IP-ka, powiedzmy, tylko W IPv6 możemy ciągle dostawać ten sam IP-k i nie musimy, prawda, podtrzymywać tutaj statusu z translatorem. Natomiast nie mam twardych danych, jaka to jest w rzeczywistości oszczędność, ile procent tej energii, tej baterii jesteśmy w stanie tutaj zaoszczędzić. To się okaże. Więc dla użytkowników mobilnych takie dwie cechy są podawane. Myślę, że też z drugiej strony, jakby jako minus stosu IPv6 jest podawane to, że tracimy trochę prywatność. Właśnie przez to, że IPv6 może nadać adres stały dla każdego. Jeszcze bardziej mogą nam zabrać prywatność? Nie podejrzewałem, że już coś więcej nas można bardziej obejrzeć. Nie ta warstwa. Poprzez łatwiejsze trakowanie
tracimy też w pewnym sensie prywatność, tak? Im łatwiej jesteśmy trakowalni w sieci, im łatwiej zaobserwować i zalogować nasze działania w sieci, tym no bardziej. Za to trzeba zostawić na inną dyskusję. Natomiast też trwają prace standaryzacyjne, które mają umożliwić nadawanie adresów IPv6 w zależności do której sieci się podepnie. Jak ktoś się poruszy z danym smartfonem, to żeby nowy adres się został zalokowany, zmienił się cokolwiek, żeby utrudnić trakowanie. No jasne, czyli na końcu drogi dla użytkownika końcowego podejrzewam, że to będzie kompletnie przezroczyste i to niewiele zmieni, a powiedz, jaki jest uzysk dla takiego operatora, jak przychodzi na IPv6? Dlaczego byś to nie zrobił, nie? No przecież to jest takie super, nie? No dla operatora przede wszystkim zaletą jest to, że może otworzyć się na większą ilość użytkowników. Jednak translacja mimo wszystko wprowadza pewne problemy. Jeżeli robimy translację 4x4, no to wciąż mamy problem z ilością adresów IPv4, czy musimy translować prywatne na publiczne. Jeżeli robimy translację 4x6, no to pojawiają się sytuacje typu, czy robić stateful, czy stateless. No lepiej stateless translację, bo wtedy nie jesteśmy ograniczeni do miejsca, z którego wychodzimy i wchodzimy. Jest teraz taka translacja map i map t dla zainteresowanych, ale wciąż jesteśmy ograniczeni ilością adresów, które możemy wpakować w jeden adres publiczny IPv6. Translacja IPv6 na IPv6 nie ma sensu, więc posługiwanie się czystym adresem IPv6 jest najdoskonalszą formą tranzycji do stosu IPv6. Część, prawda, operatorów uważa, że nie ma sensu tracić czasu na translację NAT, tylko od razu trzeba przejść na dual stack i wtedy mieć stos IPv6 w pełni czysty, który będzie obsługiwał ruch IPv6. I jeżeli treści zostaną wszystkie dostarczone, które mają być dostarczane, IPv4 powoli będzie odchodzić. Więc pierwsza ta najważniejsza zaleta to właśnie otwarcie na szereg, na większą liczbę użytkowników. Czyli rozrost internetu jest w sumie zależny od adopcji IPv6, tak przynajmniej się podaje. Myślę, że też ten cały ruch związany z Internet of Things też jest związany z adopcją IPv6, bo wyobraźmy sobie, że mamy zaadresować wiele tych końcówek, które nam dają dane telemetryczne. Jakieś samochody, lodówki to już pomijam, ale oświetlenia, różne bramki, różne detektory. Jeżeli to wszystko ma mieć jakiś adres, który się komunikuje, to nie będzie to adres IPv4. A więc też operatorzy otwierają się na nowy biznes, który jest związany z IoE, IoT. Więc myślę, że też to, że jeżeli robimy translację, musimy zadbać, czy operator musi zadbać sobie bardziej o logowanie. Logowanie jest jakby nadrzędną rzeczą, którą jakby priorytetową rzeczą, którą operator musi wykonywać w związku z usługami oferowanymi dla klientów. Jest to narzucone przez prawo. I logowanie w przypadku translacji jest no, zawsze trudniejsze, tak? Zwłaszcza jeżeli to jest stateful NAT. Natomiast w przypadku tego stosu IPv6 mamy to logowanie prostsze, mniej danych do przetrzymania. Wiesz co, Piotrze, ja w tamtym roku rozmawiałem z pewnym inżynierem właśnie z Amazon Web Services. Kojarzysz pewnie tą tak, firmę. Tak. No i tak z rozmowy mi wyszło, że praktycznie trochę oni są tym takim, powiedzmy, przeciwnikiem tego IPv6, dlatego że to jeszcze się nie wdrożyło. Bo zobacz, oni mają milion klientów w tej chwili, przekroczyli tą liczbę i nie mają IPv6 w ogóle zaimplementowanego, tam poza pewnymi... Mają load balancery. Load balancer i CloudFront, ale wiesz, ale... Instancje nie mają IPv6, nie? I tak, pytanie... backend nie ma IPv6. No właśnie. I teraz wiesz,
Czemu oni na przykład nie powiedzą sobie, kurde, no faktycznie oni tam mają ponad 10 milionów tych adresów IPv4, ale dlaczego, co ich trzyma, żeby właśnie wejść w IPv6? Może 10 tak milionów adresów bardziej... IPv4. Tak, mają. Właśnie, tu jeszcze mają, wiesz, 9 razy więcej miejsca. No ale wiesz, czemu nie mogliby popatrzeć sobie, kurde, wiecie co, na przyszłość, nie? Przyszłość idzie, te Internet of Things, będzie niedługo 7 miliardów urządzeń podłączonych. Może już czas wdrażać i zachęcać naszych użytkowników. Co ich trzyma? Ja myślę, że to, co powiedziałeś, czyli ta bardzo duża liczba adresów IPv4. Jeżeli pomyślimy sobie o IPv6, jakie, na przykład mamy Greenfield, tak, w ogóle niewdrożone środowisko i mamy wdrożyć IPv6 i IPv4, to nie ma znaczących przewag technicznych IPv6 nad IPv4. Takich znaczących, żebyśmy z czystym sumieniem powiedzieli, ja chcę IPv6, aczkolwiek to zależy, jakie usługi chcemy oferować, bo są przykłady wdrożeń, na przykład teraz stream Deutsche Telekomu, które było pokazywane na przykład na Pelnok, gdzie jest czysta sieć IPv6. Bez MPLS-a nawet. Natomiast jeżeli tak sobie chcemy wdrożyć Greenfield, no to nie ma jakichś znaczących, wielkich znaczących przewag. To, co decyduje o tym, że IPv6 będzie wdrożone, to ile mamy adresów i czy treść jest dostępna w sieci. Bo jeżeli treść nie jest dostępna w sieci, załóżmy, nie ma żadnej treści obecnie IPv6, to po co to IPv6 wdrażać? No dobra, a powiedz mi jedną rzecz, a co myślisz o tematach data center, właśnie bliżej Maćka, czyli, bo jakiś czas temu Iwan Pepelniak opowiadał o data center, gdzie jest tylko IPv6, czy to w ogóle ma jakiś sens? Data center, gdzie jest tylko IPv6, chyba jeszcze nie do końca ma sens. Raczej robi się z tymi wdrożeniami data center, z którymi się spotkałem, to robi się dual stack. Dual stack jest bardzo proste, tak? Bo to robisz jeden stos, drugi stos. Nie musisz się martwić, jakoś borykać z wdrożeniem IPv6, nie wiem, na drukarkach, na urządzeniach końcowych. Wdrożenie IPv6 w data center jest relatywnie proste. Więc uruchamia się dual stack i problem z głowy. Dostawcy treści skupiają się raczej na dual stack, na rozwiązaniu dual stack. Mhm. Czy wdrożenie IPv6 only ma sens? Tak, jeżeli ktoś bardzo chce promować IPv6. Jeżeli chce być dostępny też dla użytkowników IPv4, no to pewnie rozsądnie by było jeszcze mieć dual stack przez jakiś czas przynajmniej. Maciek, zadanie dla Ciebie. Co, promować IPv6? Wiesz co, mi się wydaje, że chyba największym tutaj bólem, jak tak słucham, Piotrze, Ciebie, to, że ludzie nie są po prostu do tego przekonani, bo czy to postawią, jeżeli mówimy o Greenfieldzie, nie? Jeżeli postawią to na czymś zupełnie, wiesz, na czystym środowisku, na IPv6 albo na IPv4, no to de facto, jeżeli są przekonani do swoich umiejętności w ogarnięciu tego i zrozumieniu, to mogą zrobić to na jednym lub na drugim. I na końcu sobie, no tak jak ty mówisz, w tym podwójnym stosie wyjść tą jedną dziurką czy drugą z tego data center, to bez różnicy. Tylko pytanie, ja może inne zadam, czy ty wierzysz, że w ciągu swojego życia dostaniesz na swoje urządzenie końcowe, komórkę, router w domu, adres IPv6? Ale to już się dzieje dzisiaj, więc myślę, że zdecydowanie tak. Orange też robił teraz prezentację, znowu się odwołam do Pelnoga, gdzie można było sobie, prawda, uruchomić stos IPv6 only, znaczy IPv6 stos i działać poprzez ten stos, komunikować się ze światem zewnętrznym. Zdecydowanie tak, to jest jak najbardziej możliwe. Natomiast wspomniałeś bardzo jedną ważną rzecz. Kto co umie, to jest bardzo ważny przeciwnik i taki showstopper w adaptacji IPv6, znajomość tego protokołu. Bo jeżeli mamy Greenfield, no to jeżeli znamy IPv6, wdrażamy IPv6. Natomiast jeżeli mamy już jakąś implementację zrobioną i mamy na to nałożyć IPv6, to problemów jest znacznie więcej. Problemy związane ze znajomością IPv6, ale też problemy związane z security. Security zawsze wlecze się w ogonie znajomości czy wiedzy, którą ktoś posiada o danym protokole, danym rozwiązaniu. To tak samo dotyczy to IPv6, jak i cloudu. Security jest zawsze ostatnie, ale nie znaczy, że najmniej ważne. Jest bardzo ważne i sprawia... Piotrze,
No ale to teraz zobacz, przychodzisz do takiej firmy 50-osobowej i mówisz, że przejdziemy na IP wersję 6 i wyłączymy NAT, a NAT jest naszym głównym mechanizmem bezpieczeństwa. No i wiesz, od razu masz straconą pozycję. Znaczy się, NAT to jest forma bezpieczeństwa... To było... Security by obscurity, tak? Czyli nie jest to najlepsza forma bezpieczeństwa. Znacznie bardziej pożądaną formą bezpieczeństwa nie jest zamydlanie sieci, tylko czy zamazywanie sieci, tylko robienie jej w sposób klarowny z użyciem firewalli. No nie, translacja NAT nie powinna być postrzegana jako security perimeter. Obawiam się, że Mirek ma trochę rację, ale jest. Tak, nas broni. Znaczy się, można podać jakiś kontrargument zawsze w stosunku do IPv6, powiedzieć, że security jest wbudowane w protokół IPv6. Można powiedzieć, że atak z zewnątrz jest trudniejszy na IPv6. Bo trzeba mieć IPv6, nie? Trzeba mieć IPv6, które jest mniej rozpowszechnione. Ale to jest dobry argument, wiesz, taki haker, nie? Co tak nie ma jeszcze IPv6, to cię nie zaatakuje, nie? Tak, ale łatwiej wyłączyć na przykład, odfiltrować dodatkowe extension headers. No, IP options też oczywiście można wyłączyć. Bądź bezpieczny, hakerzy nie mają jeszcze IPv6. To jest genialne, no po prostu. Robimy biznes. No dobrze, to jaka następna akcja promocyjna? Dopiero się przyuczą porządnie do IPv6, jak to IPv6 też tak się rozrośnie. Jeszcze, Maćku, zanim możesz jeszcze akcję, to jeszcze mam takie pytanie, bo my tu staramy się rozmawiać troszkę o Polsce i powiedz mi, kto poza Orange'em, bo znasz tych operatorów, jest no, tym promotorem w Polsce IP wersji 6? Po stronie operatorów i klientów. O, może tak. Jeżeli możesz. Możesz. Piotrze? Halo, halo, baza? O, dobre, a dobre wyjście było. A słyszałeś pytanie, czy nie? Mirek, nadałeś z IPv4. Ja cię prosiłem, musisz nadawać cały czas z IPv6. Heksadecymalnie musisz do mnie dzisiaj mówić. Nie używaj wszystkich znaków, nie? Słyszałeś pytanie, czy nie? Powtórz, proszę. Kto w Polsce z operatorów i z klientów końcowych, z twojej wiedzy, jest promotorem IP wersji 6? Oprócz Orange? Oprócz Orange. Myślę, że nie robiąc tutaj jakiejś wielkiej reklamy, myślę, że T-Mobile również stara się promować IPv6. Kto tam jeszcze? Chyba w usługach dla operatorów. Myślę, że większość operatorów ma już swój core przygotowany na usługi IPv6, tak? Czyli jeżeli ktoś chce się podłączyć, firma załóżmy, do sieci IPv6, to nie będzie miał problemu ze znalezieniem wielu operatorów, którzy mu to zaoferują. Natomiast jeżeli jesteśmy użytkownikiem końcowym, czy to poprzez sieć kablową dołączeni do jakiegoś operatora, czy przez DSL, to tutaj no, trzeba już uważać. Nie każdy operator będzie nas wspierał. Natomiast myślę, że no jeszcze na przykład operatorzy kablowi, tutaj IPv6, dopiero przed nimi ta ścieżka jest otwarta, czyli DOCSIS. Czy słowo krótko UPC, nasz ulubiony dostawca Maciek? O mój kochany. Oj, uwielbiam. Po prostu za każdym razem, jak rozmawiamy, to sprawia, że kocham go coraz bardziej. Znaczy, wiesz co, Piotrze, powiem ci, że też taką rzecz zauważyłem, że to, co powiedziałeś na przykładzie największego operatora używającego IPv6, czyli mówiłeś Verizon, tak? Horizon Wireless, tak. No właśnie, to zauważyłem i tak samo mówisz o polskich operatorach, którzy
nie wiem, czy tą część kablową jednak, ale widzę, że jednak to się bardziej przyjmuje w bezprzewodówce. Przy większej ilości urządzeń. Jakby sieci kablowe chyba jeszcze dosyć długo pojadą na tym, co mają, bo to jakby nie mają aż tak dużo klientów, patrząc na Polskę, nie? No bo pomyślmy sobie, że jednak podejrzewam, że każdy z nich ma taką pulę adresów IPv4, że raczej pokryje większość albo przenatuje i będzie to najprostsze rozwiązanie. Natomiast urządzeń bezprzewodowych jest zdecydowanie więcej. Znaczy, jeżeli by zmierzyć ilość klientów u operatorów kablowych, jest ich też bardzo, bardzo dużo, tak? Jeżeli weźmiemy największych operatorów jak Vectre, Multimedia, UPC, każdy z nich ma tam setki tysięcy użytkowników, prawie pod milion, więc też ich jest bardzo dużo. Tu myślę, że operatorzy kablowi stykają się też z problemami technicznymi, z tym, żeby DOCSIS na przykład, czy tam nie jest tylko IP, tak, tam jest więc większe portfolio protokołów, aby wszystkie produkty po drodze tego na przykład DOCSISa na tej ścieżce DOCSISowej wspierały IPv6 w pełni. Żeby nie było zgrzytów, żeby migracja przebiegła pomyślnie. Myślę, że rozwój IPv6 dla IP, dla stosu protokołów IP jest bardziej dojrzały na chwilę obecną. No powiedz mi, bo jako że jesteśmy akurat w takim trakcie chyba już na końcu nawet budowy tych wszystkich sieci światłowodowych po całej Polsce, które mają być jakoś tam półnarodowe, półprywatne, powiedz mi, czy... No, ja bym powiedział, że jeszcze dużo nas czeka w tym temacie. Dużo nas czeka, ale jak myślisz, to jakby sensowne jest właśnie na takim zielonym poletku stawianie tego kora w IPv6, czy nie? Czy jednak starą drogą wszyscy zrobią najtaniej, najszybciej, najlepiej na IPv4, wszystko na sieci 10.0.0 i będzie wesoło niczym w pierdolniczku. Akurat sieć Core bym się przejmował najmniej. Sieć Core można, że tak powiem, opędzić zarówno klasą prywatną IPv4, jak i IPv6. Dlaczego IPv4? Dlatego, że wraz z nim wciąż możemy zastosować MPLS-a. Niektórzy mówią MPLS is dead, ale wciąż za pomocą MPLS-a możemy stosować się najbardziej spójną formę oferowania usług warstwy drugiej i trzeciej. Wraz z IP nie wykształciło się portfolio protokołów, czy też transportu różnych enkapsulacji, tak jak z MPLS-em. Natomiast, a więc odpowiadając wprost na pytanie, wdrożyłbym IPv4 i IPv6 w korze. Natomiast ważniejsze jest to, co chcemy zaoferować użytkownikom końcowym. I tutaj na pewno bym skłaniał się do tego, żeby im przydzielać użytkownikom końcowym IPv6, żeby ich puszczać natywnie i starać się promować ten IPv6. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie jeżeli duża część firm czy osób, które przygląda się rynkowi, stwierdzi: to już ten moment, przełączmy się na IPv6, bo już jest sporo rzeczy, które się dzieją w IPv6, przełączmy się, to może się okazać, że zostaniemy w ogonie czy firm, czy usług, które nie są przygotowane na oferowanie usług w IPv6. Piotrze, słuchaj, pytanie na koniec do ciebie. Masz nasze wsparcie, masz wsparcie naszych słuchaczy. Co możemy zrobić, jak pomóc, nawet brute force'em jakimś, albo wiesz, kijem, żeby pomóc, no żeby ta Polska do tej Belgii dołączyła, przecież Belgia nie jest taka super, a ma 33% użytkowników po IPv6. Co możemy zrobić? Ja myślę, że spokojnie musimy podejść do tego. Nie. Na przeczekanie? Na przeczekanie. Myślę, że fani IPv6 już od jakiegoś czasu na to wszystko czekają. To już wiesz, to już... I się starzeją powoli. Niedługo ich dzieci dożywają. Na to czekać. Ja bym powiedział, że nic na siłę. IPv6 samo przyjdzie. Jeżeli będziemy chcieli, to każdy z nas będzie mógł zaimplementować IPv6 bardzo szybko na swoim sprzęcie. Natomiast
w formie żartu zawsze można kogoś się podpytać, czy słyszał o najnowszym samochodzie wspomaganym przez IP6, który osiąga ma dodatkowe 100 koni mechanicznych per każdy adres IPv6 publiczny. Na każde koło. Na każde koło. W zasadzie. No tak. Natomiast nic nie trafiło. Na koniec naszej rozmowy wychodzi, że IPv6 przyjdzie wtedy, kiedy przyjdzie, a wszystkie nasze starania w tej kwestii będą jedynie smutnym oczekiwaniem, nie? Poczka płacze. No, bieda znędzą. Ja bym powiedział, że to jest długi adwent i oczekiwanie na IPv6, które nieuchronnie przyjdzie. Tak. My tak faktycznie rozmawiamy o tym IPv6, ono pełźnie, ale pełźnie coraz szybciej. Coraz szybciej. Pierwsze, mam jeszcze takie pytanie, już takie na zakończenie. Maćku, pozwól. Kto tobie, oprócz nas oczywiście i oprócz siebie, kojarzy się najbardziej z progresem w polskim IT? Z osób, które występowały u was, czy... Nie. Ktokolwiek. Masz kogoś takiego? Chodzi ci o osobę. Tak, z imienia i nazwiska. Czy kogoś, kto nie istnieje. Dokładnie, teraz będziemy go szukać dwa tygodnie. Fizyczny. Osoba fizyczna. No, są takie osoby. Myślę, że... Wyślesz mailem? Wyślę wam mailem, nie będę podawał publicznie. No weź, choć jednego, oprócz Łukasza Bromickiego. Był już, no to wiesz. Ja myślę, że na przykład możecie pogadać z Marcinem Aronowskim, który on nie wie, że miałem o nim powiedzieć, więc możecie go nagabywać śmiało. To jest kierunek rozmowy w kierunku sieci mobilnych, tak? Marcin używa dużo trzyliterowych i czteroliterowych skrótów. Jego weźcie wtedy i tylko wtedy, kiedy wam poświęci dwie doby na wytłumaczenie wszystkich tych skrótów. Dużo wina. Z taką tablicą tu obok będzie, z wyjaśnieniem. Ja wiem, że my nagramy i będziemy na fast forward przez 30 minut puszczać. Ale dlaczego Marcin, albo dlaczego jakaś inna osoba, która związana jest z sieciami mobilnymi? Dlatego, że to jest przyszłość. Zauważcie to, co kiedyś się mówiło, że będzie komputer konwergował z telewizją, tak? A to poszło w tym kierunku, że komórka scala się z telewizją i z internetem. I w zasadzie często... Coraz częściej jest tak, że urządzenie mobilne służy za odbiornik internetu, telewizji w domu. Nie komputer stacjonarny. Już teraz laptopy są bardzo często odbiorcami internetu, ale coraz częściej właśnie iPady, iPody, smartfony. Proszę. I ten kierunek mobilność to chyba jednak faktycznie przyszłość. Nie tyle nawet IPv6, co ta mobilność. No, dobry pomysł. To tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękujemy. No i do usłyszenia za dwa tygodnie. Na razie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Cześć.